Bardzo Wam dziękuję. To tyle.
Elizę, Patrycję, Weronikę i Karolinę. Przygotowały dziewczyny prezentację z tych naszych wyjazdów. Trzymamy kciuki, nie będę nudzić. Nasza pierwsza wycieczka odbyła się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mieliśmy okazję osobiście skorzystać z większości do planetarium i oglądaliśmy spektakl Kula Niebo Kopernika. Mieliśmy dużo wolnego czasu. Potem był obiad, rosół, ziemniak, mięso i słoneczko. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, dzieci nie chcą jeść, zostawiają, marnuje się jedzenie, naprawdę. Jakbym miała trzy żołądki, to bym to zjadła. Mamy teraz orego. Druga wycieczka odbyła się w semaforze w Łodzi. W semaforze na początku robiliśmy ludziki z plasteliny, po czym robiliśmy z nimi roli różnej filmowej. Następnie oglądaliśmy je w sali kinowej. To były filmiki poklatkowe, czyli były zdjęcia i z tych zdjęć powstał film. Parauszek oraz fantastyczne skoczki pytania.
wycieczka odbyła się do Wrocławia. I zawodnie. Na początku wiedzieliśmy stadion, następnie poszliśmy do opery wrocławskiej na operę pod tytułem Cyruli Kselickiego z Pawłem Kselickiego na Rosyniego. Po operze poszliśmy na obiad do Barosetka i zjedliśmy obiad składający. Następnie wyruszyliśmy na spacer rzeką Krasnoludki. Po jakimś czasie mieliśmy mój czas wody. Z czasem nasza wycieczka dobiegała końca. Tu dodatkowo zobaczyliśmy przepiękne fontanny, które znajdowały się na hali stulecia. Opera Cyruli Kselickiej ze Smudurgo jest operą Bucha, czyli operą komiczną. Chyba pierwsza opera, którą zobaczyliście i z tego co wiem, niezbyt Was zachwyciło, tak? A następnym razem, jeżeli uda nam się wygrać projekt, to zabierzemy Was do Wrocławia na operę na godzinę 19, taką klasyczną operę. Myślę, że Wam się będzie podobać. Wrocławska opera jest przepiękną operą, ma super artystę. To były fontanny. Proszę. Zbywać, a na końcu na pewno nie zbywać. Czwarty wyjazd odbył się do Teatru Wielkiego w Łodzi. Byliśmy na przedstawieniu pod tytułem Traviata Giuseppe Verdiego. Przedstawienie było smutne, lecz piękne. Wycieczka odbyła się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie Lady Dwa. W porównaniu do poprzedniego spektaklu Traviata, ten był ostatni wyjazd odbył się do Teatru Wielkiego w Łodzi na przepiękny balet pod tytułem Tartiusze. Macochę i dwie złe córki odbywali panowie, więc no, samo w sobie to było śmieszne, ponieważ mężczyźni je przebrali za kobiety, zawsze wzbudzają ogólną wesołość. Dziękujemy za uwagę. Bardzo podobały nam się wszystkie wyjazdy z krajów z kulturą na ty. Dzięki tym wyjazdom opera czy teatr kojarzy nam się z wielkimi chwilami, które przeżyliśmy. Teraz będziemy chętnie chodzić na różne przedstawienia. Dużo nauczyliśmy się przez ten czas i zawarliśmy nowe znajomości. Poprosimy teraz panów, którzy mają tą niespodziankę. Zapraszamy. Panowie teraz zrobili przykus, ale ja mówiłam, że pani zrobi prezentację, ale byli tacy ścicha pani. Tak, jest. Panowie, bardzo na środek. Mamy wejść światło, czy? Nie. Sama przelatuje, czy trzeba? Nie, trzeba. A może będzie lepiej. Jeszcze raz? No może któryś usiądzie i będzie sam. Już od samego początku zachwycił nas wystrój budynku i masa wspaniałych atrakcji. Tak, to dobrze. Z wypowiedzeniem. Po odebraniu kart wstępu przywitał nas mechaniczny przyjaciel. Jednak nie, podeszliśmy do niego, bo był nieco przerażający. Po przekroczeniu bramek nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. Ilość miejsc do zwiedzania i zabawek do wypróbowania znacznie przerosła nasze oczekiwania. Po krótkiej chwili spokoju każdy rozbiegł się po obiekcie i od tej pory mogliśmy bawić się wygodnie. Każdy mając nieco odwagi mógł ułożyć się wygodnie na machinie tortu zwanej łóżkiem do masażu. Osoby o pewnych wymiarach miały okazję bliskiego kontaktu z panem przy odrobinie nieuwagi. Komu nie udało się
Zanuchmy świeczek na urodzinowym torcie. Miał szansę posilić się napotkaną przez nas armatą powietrzną. Leniwi uczestnicy wycieczki byli wysyłani na dodatkowe ćwiczenia fizyczne, po których docenili swoich komicznych przyjaciół. Jedną z najciekawszych atrakcji była gra, w której zwyciężał silniejszy umysł. Jednoznacznie było to miejsce największej ilości rozczarowań. Za co ci silniejsi nareszcie mogli czuć się w swojego bohatera z dzieciństwa znanego z Księgi Dżungli. Jeśli komuś znudziły się klasyczne obowiązki domowe, mógł wcielić się w pilota statku kosmicznego i ratować świat przed złowrogimi asteroidami. Ostatnim punktem naszej ekscytującej podróży po Centrum Nauki był fascynujący pokaz gwiezdny, wyświetlany wewnątrz kopuły, dzięki czemu sprawiał wrażenie trójwymiarowego. Po zakończeniu zwiedzania obiektu mieliśmy jeszcze dość czasu, by zwiedzić rynek Starego Miasta w Warszawie. A na koniec nasze wspólne zdjęcie przy Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję za uwagę. Będę się przygotowany do odcinka. Drodzy Państwo, młodzież, dzieci wzięła udział w projekcie. W związku z tym mamy przygotowane dyplomy. Poprosimy koordynatora o pomoc w wręczeniu. Pani Siebla. Madzia Grzela. Klaudia Łukaniak. Tomasz Jakimek. Mateusz Kuralczyk. Oliwia Kosławska. Gratuluję. Klaudia Góra. Jak nie ma, ktoś później będzie grał, to Dominika Szulska, Krzysztof Kłakora, Natalia Sierzaj, Oliwia Sierzaj, Agata Sterpień, Adam Szecer, Patrycja Reliszka, Martyna Paczuska, Igor Pęcina, Weronika Pieszkała, Julia Maślanka, Andrzej Odmierze, dla Julii, dobrze, jak będziesz, Jolanta Mencel, Bartosz Mączyński, Bartek, Marta Oberle, Iza Borówka, Patrycja Maciaszek, Mateusz Magnuski. I Mateusz, teraz Cię nie puszczę, bo Mateusz, teraz powiesz to, co powiedziałeś do mnie, jak wychodziliśmy z teatru powszechnego. Nie, ja pamiętam. Tak jak do mnie mówiłeś, no? Tak, ja powiedziałem do pani Mieczarek, że chyba rodzice będą do pani dzwonić, co pani ze mną zrobiła, bo się przekonałam, że tak. No! Karolina Jankowska. Jula Janaszewska. Zuzia Banaś. Aleksandra Bednarek.
Bartosz Bernadek, Angelika Plek, Gabryś Gołębieski, Gołowiecki, przepraszam, Patrycja Jachimek, Jakub Janaszewski, Janusz Jędrys, Roxana Kapuścińska, Natalia Kłębowska, Paulina Kołtanowska, Kacper Kowalewski, Daria Koziara, Karolina Kuniczka, Jula Kurylek, Łukasz Kurylek i Nikola Kurylek. I Madzia Łopka. Mam nadzieję, że było, bo nie pamiętam. Ojej! Martyna. Marta, nie Sara. Marta, tu będziesz miała przygotowaną cię. Nie ma co ci przygotować. Jakoś się tak zadziało. Dostaniesz jeden większy. Projekt chodzi od końca. Dzieci wracając z wyjazdu, pewnie dzieliły się wrażeniami. Prosimy Państwa teraz o zabranie głosu. Co dzieci opowiadały? Jakie były wrażenia, jakie odczucia? Zapraszamy rodziców do dyskusji. Pani Magdo, a Pani Renko, jako sprawozdawca. Bardzo bym prosił, panie wójcie, jako gospodarz tej gminy,
widział pan projekt, to prawda na slajdach, ale bardzo bym prosił teraz, można może pan parę słów o projekcie. Dziękuję bardzo Państwu tutaj jako Stowarzyszeniu Nowoczesnych Zawodowców za zaproszenie. Jesteśmy dzisiaj też z radnymi, z panem przewodniczącym Rady, pan Marek Muszek. Chciałbym bardzo podziękować, że przez rok udało się, a przede wszystkim, że udało się w ogóle z PZW osiągnąć te środki. To jest bardzo ważne tutaj za samopracowanie, za poprowadzenie. No, chciałbym podziękować najpierw panom, prezesowi i zastępcy za to, że po prostu wystąpili i tak pan powiedział, to miejsce na ziemi wymarzone, że od roku to prowadzicie. Ja myślę, że życzyłbym, by więcej takich udanych projektów było, żeby pan jako koordynator, pani Marta Mielczarek, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowała tutaj. I jeżeli jest takie zapotrzebowanie, jeżeli rodzice widzą, że jest to wymarzone miejsce na ziemi, widziałbym, żeby ono działało. I miło mi, że właśnie w tej świetlicy, która niedawno została otwarta, właśnie są takie zajęcia i dzieci, dużo dzieci widzę, mogą z tego korzystać. Także gratuluję i jeżeli tylko coś będzie kolejnego, myślę, że wcześniej już nie będziemy czekać roku, ale w roku 16 co kwartał, żeby takie właśnie spotkania były. Także na to warto za pełne doznania. Dziękuję za aplauz. Tak, że tak, pan mówi na rację, bo rzeczywiście nie będziemy czekali, bo już dzięki też wystąpieniu stowarzyszenia i przyznaniu środków przez gminę Pagalice jest realizowany kolejny projekt, projekt robotyki i programowania, który się właśnie w tej świetlicy tutaj odbywa po dużym zainteresowaniu kolonii. Teraz projekt przed drugi etap i takie zajęcia również są. Również myślimy o innych zajęciach, o innych tematach zajęć i na pewno, jeżeli Państwo będziecie chcieli z nami współpracować, to będziemy bardzo szczęśliwi, że taka współpraca będzie tylko możliwa. Wracając tak trochę do historii, przeżyjmy to jeszcze raz. Magdo, proszę o prezentację już ostatnią dzisiaj, a później jeszcze niespodzianka. Z muzyką zapraszamy do posłuchania.
Dobra, macie też stopki młodzieży. Nie tylko. Ja proszę pan prezentu. Czy pani ja to też jest słodkie? No mogę pani mi włożyć prezentu? Ja też proszę prezentu.
proszę. Resztę dostaniesz później. Jeszcze będzie reszta. Smacznego! No, smacznego! Wygasimy już, tak? W kuluarach, tak? O!